5 marca to w Polsce Dzień Dentysty. To dobra okazja, by zastanowić się nad stanem własnego uzębienia i ustalić termin wizyty w gabinecie stomatologicznym. W Polsce jest 40 tysięcy stomatologów, którzy leczą i uczą pacjentów, jak należy dbać o jamę ustną. Ciekawostką może być fakt, że o zęby dbano już w czasach prehistorycznych. Kluczem do sukcesu było właśnie mechaniczne oczyszczanie zębów i nawet w epoce kamienia łupanego można znaleźć takie pozostałości czy ślady po takich pierwszych przyborach higienicznych, którymi po prostu były patyki na przykład. Ludzie zgryzali patyki, aby oczyścić mechanicznie zęby. Potem pojawiły się pierwsze takie bardzo, bardzo prymitywne szczotki, które bardziej wyglądały jak, no można powiedzieć, taki czyścik do butelek. Leczenie próchnicy jest czasem długotrwałe i bolesne, a na pewno kosztowne. Profilaktyka jest dużo tańsza i nie wymaga wielu zabiegów. Codziennie je szczotkuję 2-3 razy dziennie po posiłku każdym. Używam nici dentystycznej, płynu po myciu zębów oraz regularnie odwiedzam dentystę w celu kontroli. Duża część społeczeństwa myje zęby ruchami okrężnymi. Tak kiedyś w szkołach i przedszkolach uczono dzieci. Teraz stosuje się inny sposób. Dla dorosłych polecamy metodę ROLL, która polega na wymiataniu. Przykładamy szczoteczkę do trzech każdych kolejnych ząbków i wymiatamy drogą taką, aby usuwać codziennie tą płytkę nazębną. Do tego polecam płukanki, może być to płukanka, stosujemy raz na wieczór przed spaniem i oczywiście dieta wysokobiałkowa. Nie spożywamy za dużo cukrów. Kiedyś w placówkach oświatowych istniały gabinety stomatologiczne. Obecnie szkoły uczestniczą w programie fluoryzacji, jednak stan uzębienia najmłodszych pokazuje, że to nie wystarczy. Zwłaszcza, gdy dobrych nawyków, jak dbać o jamę ustną, dzieci nie wyniosły z domów.